Zapraszam bardzo serdecznie teraz księdza prałata Józefa Romana Maja. Ksiądz prałat Józef Roman Maj jest przewodniczącym kapituły społecznej okolicznościowego medalu beatyfikacyjnego błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. A tu, kochani, możemy zobaczyć z bliska Jan Paweł II i Madonna, Matka Najświętsza Fatimska z naszej radiowej kaplicy. Kochani, pamiętamy jeszcze fakt 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej był beatyfikowany prymas tysiąclecia, a ksiądz prałat razem z kapitułą, członkami są Jarosław Dąbrowski, Karol Korwacki i Hanna Migda-Pawlak, chcą Radiu Maryja również ojcu dyrektorowi wręczyć medal. Zapraszamy serdecznie. Witam ojca Tadeusza jako ojca tego miejsca, które, duchowego, które się nazywa Radio Maria. Witam wszystkich obecnych według godności i zasług. Jako kapituła chcieliśmy odznaczyć Radio Maria na ten jubileusz medalem beatyfikacyjnym kardynała Wyszyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że są dwa miejsca w Polsce, gdzie idea maryjna kardynała Wyszyńskiego jest kontynuowana wiernie. To jest Jasna Góra i to jest Radio Maria. Niech te słowa wystarczą za całą laudację, którą w zasadzie na czas jubileuszu trzeba wygłosić. Niech Bóg błogosławi ojcu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do istnienia i rozwoju Radia Maria. A słowa te mówię w ścisłej łączności z przypomnianym im przez pana prezesa Wodka słowami Jana Pawła II. Ksiądz prałat teraz przekaże medal, ten okolicznościowy. Takich medali jest tylko 150. Ksiądz prałat jest krajowym kapelanem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Duszpasterz Akademicki. Członkowie pan Jarosław Dąbrowski, Karol Karwacki i pani Hanna Migda-Pawlak, dziś niestety nieobecna. Oto medal. Bardzo dziękujemy. Kochani, chcielibyśmy, aby teraz do ołtarza zostały wprowadzone relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już są obecne Jana Pawła II. A teraz poprosimy panią Annę Rastawicką, panią Krystynę Czubę i Małgorzatę Smolak. Idą właśnie do ołtarza. Pani Anna Rastawicka, propagatorka nauczania prymasa tysiąclecia, przez lata należąca do ścisłego grona osób jego najbliższego otoczenia. Jako członkini założonego przez prymasa Instytutu Świeckiego, pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła, zwanego popularnie ósemkami. Witamy panie bardzo serdecznie. Pani Anno, prosimy. Z radością przekazujemy rodzinie Radia Maryja relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, tego, który wszystko postawił na Maryję i zwyciężył.
Niech te relikwie będą dla nas znakiem nadziei, bo on odchodząc do Boga powiedział: przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie, a Matka Boża w Polsce słabsza nie będzie, choćby się ludzie zmieniali. I tej nadziei życzymy ojcu dyrektorowi, całej rodzinie Radia Maryja, całej ojczyźnie. Kochani, a więc towarzyszy nam dzisiaj szczególnie święty Jan Paweł II i błogosławiony prymas tysiąclecia, bez którego Polska by pewno nie przeszła tak bezkrwawo tego czerwonego morza komunizmu. Towarzyszą nam dzisiaj, bez którego ten jest z nami też, bez którego nie mielibyśmy papieża Polaka. A my dalej nieśmy, tak jak oni, spróbujmy ich naśladować, nieśmy tę cywilizację chrystusową w Polsce i w świecie. Bóg zapłać za to. Ojciec Kustosz tu się tak patrzy, uśmiecha, bo już widzi, że te relikwie będą w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać pani Annie Rastawickiej, Bóg zapłać generalnej Instytutu Matki Kościoła, Jasnogórskiej Matki Kościoła, Bóg zapłać.